Witam w czwartek 13 czerwca. Nic nowego, jeśli chodzi o WIG20. Przedstawiam wykres skali tygodniowej i tutaj niezmiennie wydarzenia rozgrywają się w rejonie 2291-97. Sześciopunktowy korytarz cenowy, bariera podażowa, z pokonaniem której popyt no, nie radzi sobie już od kilku sesji. Tak więc no, wydarzeniem technicznym byłoby domknięcie tej luki Bessy, pokonanie wymienionego oporu. To wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. No i też warto przypomnieć, że kluczowym punktem odniesienia, jeśli chodzi o bariery podażowe, pozostaje tutaj dla nas niezmiennie ten szeroki korytarz cenowy, ta linia obrazująca zasadę zmiany biegunów, no i przede wszystkim węzeł FIBO 2433-38, gdzie tym głównym elementem konstrukcyjnym jest zniesienie 61,8. To już doskonale wiemy, wielokrotnie jakby wspominałem o tej strefie. Ona jest historycznie tutaj, można powiedzieć, udokumentowana, jest jej wiarygodność, bo wielokrotnie lokalne punkty zwrotne kształtowały się w rejonie węzła właśnie 33-38. Na razie popyt nie potrafi sforsować strefy 91-97, natomiast negatywny w ujęciu krótkoterminowym sygnał techniczny pojawiłby się w momencie negacji 38,2 całego tego wykreowanego ruchu wzrostowego, to jest pułap 2244. Taką okoliczność w kontekście nieudanej próby jednak pokonania 91-97 należałoby zinterpretować jako możliwość pogłębienia się ruchu spadkowego, nawet uwzględniając tutaj powtórny test 2155-58. Kontrakty. Tutaj z kolei węzeł 2288-91, ale on nie jest w tej chwili specjalnie mocno respektowany przez rynek, dlatego wprowadziłem filtr cenowy w postaci zniesienia 113% tej oto tutaj silnej, relatywnie silnej oczywiście, fali, podfali spadkowej, pułap 2307, jakaś synergia być może z górną linią ML, dopiero pokonanie takiego oporu powinno tutaj no, stać się takim wskazaniem wiarygodnym, zapowiadającym jeszcze większą aktywność popytu. Póki co rozwija nam się ruch boczny od początku dzisiejszej sesji w przedziale 88-91, no ale trzeba koniecznie zwrócić uwagę na wsparcie 2267-71, bo wczoraj przekonaliśmy się, że jest to ważny przedział cenowy. Silny wzrost aktywności podaży, lekkie naruszenie tej strefy, ale popyt jednak się uaktywnił i w końcówce wczorajszych notowań zdołał zainicjować ruch odreagowujący. Nie na tyle jednak silny, by doszło do sforsowania 88,91. Ale ten przedział obserwowałbym przez pryzmat zniesienia zewnętrznego 113%, które tutaj traktuję jako taki klasyczny filtr cenowy. I jeszcze dygresja odnośnie 67-71, rzeczywiście istotny przedział. Jego przełamanie, to jak widać dokładnie na wykresie, wiązałoby się także z negacją linii czerwonej, z negacją linii zielonej. No i można by było zacząć analizować wykres pod kątem takiego hipotetycznego układu A, B, C i D. W takim kontekście formacja miałaby oczywiście charakter prowzrostowego układu harmonicznego. Na razie tutaj nie będę określał położenia punktu D. Oczywiście najlepiej, jakby to był układ symetryczny, więc na pewno gdzieś ten rejon 2244-46 wchodziłby tutaj w grę jako wzmocnione wsparcie techniczne. Tym bardziej, że wcześniej tutaj widzimy już też jakaś zasada zmiany biegunów mogłaby się zamanifestować w tym rejonie. Póki co jednak wydarzenia rozgrywają się ponad węzłem 67-71 i jak już wiemy, wczoraj to wsparcie zadziałało, więc to jest taka pierwsza licząca się zapora popytowa. Jeśli chodzi o DAX, żadnych nowych informacji. Wydarzeniem byłoby oczywiście pokonanie 12283, 12330, bo to ważne. Analogiczny przedział jak ten w sumie na WIG-u 20-33-38, nawet pod względem konstrukcyjnym. To jest też obszar cenowy wytyczony w oparciu o zniesienie 61,8 całej tej Bessy.
Więc udana próba ataku na taki opór oczywiście nie byłaby prawdopodobnie takim neutralnym wydarzeniem, mogłaby stać się bodźcem wzmacniającym kupujących. Punktem odniesienia dla nas jest to bazowe wsparcie 11535, 11591 z bardzo silnym wzniesieniem wewnętrznych. Jest ten obszar zbudowany wcześniej, zwróciłbym uwagę na wzniesienie 50% z tego ostatniego ruchu wzrostowego, pułap 11924. S&P też generalnie trudno tutaj posiłkować się jakimiś nowymi wiarygodnymi wskazaniami. Na pewno kluczowym wyzwaniem dla byków, to już w tej perspektywie średniej albo nawet długoterminowej, jest węzeł 2965-2985, kluczowa strefa wyznaczona na bazie kilkunastoletniego horyzontu czasowego, co istotne, respektowana przez rynek. Tak więc no, można powiedzieć, że wydarzenia na S&P rzeczywiście rozgrywają się w rejonie bardzo newralgicznego, historycznie potwierdzonego rejonu cenowego. Pozytywną kwestią pozostaje pokonanie 2810-2813 i to w taki spektakularny sposób, to na pewno trzeba brać ten fakt pod uwagę. Wcześniej ukształtował się, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, układ ABCD, to doskonale widać na wykresie w skali dziennej, bardzo harmoniczna formacja. Formacja symetryczna, która nam te projekcje wzmacniały nam 2713-2722. Bardzo wyrazista reakcja popytu w tym przedziale, pokonanie 2810-2813. Ta strefa teraz funkcjonuje jako lokalne wsparcie, przechodzi przez środek białej świecy, więc dodatkowe wzmocnienie. Natomiast no, trudno tutaj konstruować jakieś lokalne zapory podażowe, zniesienie 78,6. To jest takie trywialna zapora podażowa, chociaż jest ten pułap respektowany. No, kluczowe znaczenie oczywiście posiada 2965-2985, a relatywnie silny sygnał słabości pojawiłby się dopiero w momencie przełamania 2713-2722. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby w tej chwili rozwinął nam się ruch spadkowy, który znalazłby się poniżej przykładowo 2810-2813, to wykres już moglibyśmy analizować pod kątem takiego nieco bardziej złożonego potencjalnego układu harmonicznego ABCD. To są tylko na razie antycypacje, popyt zachowuje przewagę, no ale przed kupującymi rzeczywiście bardzo ważne wyzwanie w postaci 2965-2985. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.